Jajka w następnym odcinku z serii otwierania kalendarza adwentowego ze Szlech. Dzisiaj jest szóste okienko, czyli Mikołajki. No i Mikołajki, fajne święto, więc szukamy Mikołajek. Ostatnio okienka się bardzo poprawiłem. No, jednym okienkiem, ale poprawiło się. Piesek jest mega słodziutki, już się wysłodziłam. No i oczywiście to też był super prezent, więc możemy już szukać. W ogóle ten klip miał 16 sekund, a dzisiaj jest 16, więc super. Dobra, otwieramy. Tutaj nie będzie chyba trudno znaleźć. O, ma, jak nie mogłam tego zauważyć. Dobra. To jest takie mega duże okienko. Mam nadzieję, że będzie jakiś koń wreszcie. Tylko otwieramy. Tutaj nie patrzę. Muszę patrzeć. Co tam jest? Ja nie widzę. Dobra, chyba mogę już patrzeć. Dobra, żebyście mieli coś. O Jezu, wreszcie! Rybaka! To jest rybaka z edycji, która już prawie miała się wycofać. Z tego co wiem, więc super! To jest chyba ten. Więc teraz to są chyba rzeczy, które są na tym obrazku. Więc jeszcze mam tego konia? To jest chyba ten sam mold. No, to jest ten sam mold. A w ogóle mamy jeszcze takiego samego molda. Jak wyglądają? Są mega słodcy. Słodziutko. Słodkie one to wszystko jest. Jest tak mega słodziutko. Są chyba najsłodszy mold świata. Dobra, ale muszę się przypatrzeć. No tak, to jest piękny koń, naprawdę jest przepiękny. Jeszcze z jakiego roku? 2013? 2013, więc super, super, super prezent. I co mogę dać? Oczywiście, że dom 10 na 10, bo co mogę innego dać? W ogóle jest takie piękne to malowanie. Mi się podoba i kopytka są tak słodko zrobione. Słodka. Zostrzymy wreszcie. Dobra, zostrzymy. Och, jest mega słodki, naprawdę. To jest rasa chyba arabska, tak, to jest rasa arabska. Słodki arabek. Gdzie to zrobiono? Oczywiście przez Germany, bo będzie tak. Germany, ten piesio. Ciekawe, czy są wymiarami dobrze. No to jest taki... Czekaj, sorry. Jakiś typowy szczeniaczek, no ale to jest taki piękny rybaczek, więc no, powiedzcie, jaki może być ocena. Ja daję 10 na 10, no, co innego mogę dać. I w ogóle jest taki mega słodziutki, jest słodziutki. Przepiękny jest ten koń, wreszcie koń. A jeśli podoba wam się, że teraz robię daily, to możecie zostawić subskrypcję, żeby żaden film was nie omijał. I zostawić łapkę w górę, jeśli ten koń wam się podobał. Jak ten filmik też wam się podobał. I możecie jeszcze zostawić komentarz. Z oceną, którą dajecie na tego konia. Jestem ciekawa waszych opinii. Więc super. Muszę zamknąć, żeby to właśnie wyglądało. A już jutro siódme okienko. To pa, pa!